Kochani, mówiłam wam już, że znajdujemy się na terenie Parku Krajobrazowego Szlaku Orlich Gniazd. I tu nie chodzi o to, że tutaj żyją orły. Chociaż być może żyją. Żyją, bo widzieliśmy jednego w naszym poprzednim miejscu. Te orle gniazda to są po prostu średniowieczne zamki i właśnie w tle widzicie jeden z nich. Dzisiaj idziemy na zamek w miejscowości Rapsztyn i mam nadzieję, że będziemy tam mogli filmować. Zobaczymy. Na pewno kojarzycie miejscowość Ojców, Pieskowa Skała, to są te okolice. Tutaj jest mnóstwo zamków takich średniowiecznych, więc fantastyczna kratka dla wielbicieli historii i wielbicieli średniowiecznych ruin. Kazik TV. Nauka i rozrywka. Wygląda na to, że nie jesteśmy na tym właściwym parkingu, ale to nic, bo udało nam się zaparkować w cieniu. Dojście do zamku jest takie, jakie widać. Także zostawiamy eleganckie sandałki w domu i ubieramy się, dziewczyny, ubieramy się na turystycznie, czyli trampeczki i koniecznie skarpetki w paski. Kochani, kasa biletowa na zamek Rapsztyn znajduje się w chacie Kocjana. 19-wieczna chata, zrekonstruowana fantastycznie. Wygląda to po prostu jak wnętrze starej wiejskiej chaty. Tu ja akurat stoję przy piecu do chleba. W kuchni mamy, no wygląda to jak muzeum etnograficzne. Także jeżeli lubicie takie klimaty, to polecamy. Dostaliśmy takie piękne bilety, 6 zł za osobę, ulgowy 4, a o panu Kocjanie opowiem wam na zewnątrz. No więc kim był ten pan Kocjan, który tutaj mieszkał w tej chacie? Pan Kocjan był, dokładnie Antoni Kocjan, był konstruktorem szybowców. Nazywany jest mianem Olkuszanin, który wygrał wojnę. A dlaczego wygrał wojnę? Ponieważ zgłębił tajemnicę nazistowskiej broni, nazistowskich rakiet i nazistowskich pocisków. Był też więźniem AK i przeżył obóz koncentracyjny. Kochani, wzięłam ulotkę o panu Kocjanie i więcej szczegółów na pewno o nim wam przekażę za pośrednictwem naszej strony www.kazik.tv. Tam na pewno się ukaże artykuł o panu Kocjanie. Wejście do zamku wygląda tak, jak przystało na prawdziwy zamek. Przejście jest zbrojone, no ale chyba ten znak jest jakiś przedawniony. Jest most, który pewnie kiedyś był zwodzony. No i pewnie kiedyś tutaj płynęła rzeka dołem. Tak to wygląda, bardzo malowniczo. Ponad 10 lat temu tu jeszcze, no widać nawet, widać te nowsze mury zrekonstruowane. 10 lat temu tu tego zamku ponoć było o wiele mniej. Ale lepsze to, myślę, taka rekonstrukcja niż dwa kamienie na krzyż. Kaziczki, podoba wam się filmik? Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli zastanawiasz się, skąd pochodzi nazwa tej miejscowości i tego zamku, Rapsztyn, pochodzi z języka niemieckiego Rabenstein, czyli krucza skała. Kochani, nie zakuwajcie mnie w dyby. Nie każcie mnie. I zasubskrybujcie mój kanał. No, proszę, zostańcie ze mną, żebym nie musiała tkwić w tych dybach, więc no, nie każcie mnie brakiem zainteresowania. Subskrybuj kanał Kazik TV. Kochani, zaczniemy się zaraz spinać na górę. Tam za mną powstaje, widać, jakieś centrum dydaktyczne, jakaś nowa ekspozycja. A już za chwileczkę, już za momencik wdrapiemy się na sam szczyt, skąd być może zobaczymy naszą pustynię błędowską
przy której obudziliśmy się dzisiejszego ranka. W miarę jak posuwamy się w góry, schody robią się coraz bardziej średniowieczne i coraz bardziej zamkowe, także nie będziecie rozczarowani. Wchodzimy na sam szczyt. Czas naciągnąć głębiej kapelusz i trzymać się za kiecę, bo nieźle tutaj wieje, ale na pewno widok nam wszystko wynagrodzi. Jesteśmy już na samym szczycie, a widok ocencie sami. Na terenie zamku Rabszy nadal trwają prace rekonstrukcyjne, prace budowlane, także zapewne jeżeli odwiedzimy ten zamek ponownie, będzie już wyglądał troszkę inaczej. Zrobił na nas bardzo dobre wrażenie. Sporo tutaj się zachowało tych oryginalnych murów, sporo dobudowano. Bardzo miła była pani, która nam sprzedała bilety i która sprawdzała bilety na zamku. Pozwolono nam tutaj filmować, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. I powiem wam tylko, tak szybciutko, z historii tego zamku, że pierwszy zamek, który tu zbudowano w XIII wieku, był drewniany, a król Kazimierz Wielki zmienił go, podreperował i po prostu wybudował w tym miejscu zamek murowany, zamek z kamienia. Myślę, że to o Kazimierzu Wielkim mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną w okresie Złotego Wieku. Także kochani, żegnamy się już powoli z zamkiem Rabsztyn, który bardzo miło nas tutaj przyjął. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj sobie na luzie filmować i zrobić dla was ten materiał. Jest to jedno z tych orlich gniazd, o których opowiadałam wam wcześniej. Jeden z wielu zamków, które spotkacie na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kochani, zaraz pokażę wam wnętrze chaty, w której urodził się mały Antoś Kocjan, olkuszanin, który wygrał wojnę. I powiem wam, że nigdy nie wiadomo, w której wiejskiej chacie narodzi się człowiek, który zmieni bieg historii. Może mama Antosia też tutaj zasadziła kwiaty. Oczywiście ta chata jest zrekonstruowana. Ona uległa ruinie, ale gmina Olkusza odrestaurowała. Patrzcie, jakie piękne floksy i margaretki. Typowo polskie kwiaty. O nie wierzę. I znowu pozdrawiam wszystkich miłośników ogrodnictwa i oczywiście moją najbliższą miłośniczkę, czyli Agnieszkę, z którą miałam okazję spotkać się w Walii. Patrzcie, malwy. Malwy. Temat przewodni wyprawy naszej. Malwy. Sprzęty codziennego użytku w XIX-wiecznym gospodarstwie. To na pewno kojarzycie z polskiego występu na Eurowizji swego czasu. Maselnica. Prasa do sera, no proszę. Przypomina mi to nasz kornwalijski cheese ring, czyli taka właśnie prasa do wyciskania sera. Tam okrągła, tutaj bardziej podłużna, no największe sery. Maszyna do szycia. Muszę sobie zrobić taką makatkę do kampera. Gdzie miłość i zgoda panuje, tam szczęście swe gniazdko buduje.
nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.